realpolish.pl. Your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i chciałbym zaprosić Was na nowy podcast. Była lekka przerwa w podcastach. Jeden odcinek wypadł z kalendarza, ponieważ byłem na krótkich wakacjach we Włoszech. Byłem w Bolonii i odwiedziłem Uniwersytet w Bolonii. I ta wizyta natchnęła mnie do zrobienia nowego odcinka podcastu. Będę mówił o Koperniku trochę, o Mikołaju Koperniku, ponieważ Mikołaj Kopernik studiował w Bolonii. Co prawda nie studiował astronomii, studiował tam prawo, ale Mikołaj Kopernik stworzył teorię heliocentryczną i głównie o tej teorii chciałbym Wam opowiedzieć, o tym, jaka to była zmiana w tamtych czasach, jak ludzie widzieli świat w tamtych czasach. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy i zmiany tak drastyczne nie przychodzą łatwo. Jeśli myślimy o czymś, że coś działa w dany sposób, świat jest zbudowany w jakiś sposób i później ktoś ma odwagę powiedzieć, że nie, mylicie się, przez 2000 lat myliliście się, nie jest to prawda. To jest naprawdę wielka odwaga. Będę Wam o tym opowiadał właśnie w nowym odcinku podcastu. Usłyszymy też nagrania od Pawła, od Leny, od Larisy chyba. Usłyszymy też nagrania od Was. Myślę, że będzie to ciekawy odcinek. Oczywiście myślę, że to fajny sposób na ćwiczenie języka polskiego. Im więcej słuchacie, tym więcej rozumiecie i im więcej rozumiecie, tym więcej możecie powiedzieć. Tak to działa. Zatem zapraszam Was do słuchania. Przysyłajcie również swoje nagrania. Jeśli możecie napisać komentarz, będzie mi bardzo miło. Być może nawet możecie dać ocenę w programie, w którym słuchacie, w aplikacji, której używacie do słuchania podcastów. To bardzo pomaga przede wszystkim innym odnaleźć mój podcast, a ja dzięki temu mogę pomagać większej ilości osób chcących nauczyć się języka polskiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na stronę Real Polish. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, które do tej pory zrobiłem przez 11 lat. 400 ponad odcinków. Ten jest ma numer 455, jeżeli się nie mylę. Zatem zachęcam Was do słuchania. Jest mnóstwo materiału na stronie realpolish.pl. Trzymajcie się. To tyle na teraz. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa. Widzimy się w podcaście. Nie widzimy się. Słyszymy się. Podcasty są do słuchania, nie do oglądania. Pa, pa.